do mnie i ja do ciebie. Ty A4 siedzi 6 metrów dalej jeszcze. To ty się masz do mnie przybliżyć. Rozumiesz, na czym to polega? No. Sale klubu 1500 metrów kwadratowych są wypełnione po brzegi. Dziś jest tu ponad 70 wychowanków z placówek resocjalizacyjnych z całej Polski. Przez sztukę próbują odkryć siebie, zdobyć nową wiedzę i nowe umiejętności. Nauczył nas tego już nieżyjący, a wielki pedagog Korczak. No a potem jeszcze po nim było bardzo wielu znakomitych pedagogów, od których ja się z kolei uczyłam, bo już nawet ich bezpośrednio w kontakcie spotykałam i znalazłam w tym sens życia. Edukacja przez sztukę jest metodą, którą od ponad 50 lat doskonali w swojej pracy pedagogicznej Halina Machulska. Myślę, że będziecie mieli podobne doświadczenie, jak będziecie prowadzili zajęcia. Pracuje z dziećmi i uczy dorosłych. Pracuje głównie w oparciu o dramę. No, do domu chciałem zabrać. Do domu. A czy pan sobie poradził ze swoimi problemami już? Tak. Efekty tych działań są zaskakujące. Można zmienić człowieka przez teatr, z całą pewnością, ponieważ teatr pobudza wyobraźnię, zwraca uwagę na to, że jesteśmy indywidualnościami, które chcą oglądać inni ludzie. I ci ludzie, którzy zbyt często nie występują, pewnie w ogóle nie występują, nagle mogą stanąć na scenie, ci, z którymi dzisiaj pracujemy, mogą stanąć na scenie i zobaczyć, że są ciekawi, są interesujący dla innych. I myślę, że to buduje ich system wartości, przede wszystkim mniemania o samym siebie jako o kimś superowym. Fundacja Po Drugie, która na co dzień pracuje z młodzieżą z zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i Teatr Ognisko, promujący model edukacji przez sztukę, zorganizowały niezwykłe wydarzenie. Bardzo mi miło, że uzyskałem odzew. Zaczynamy imprezę 1500 do rozgrzania. Będę zapraszał. To 1500 metrów do rozgrzania. Spotkanie młodzieży z całej Polski z edukacją prowadzoną w oparciu o zasady pedagogiki Haliny Machulskiej. Na rozgrzewkę warsztaty artystyczne. Narzędzie, jak najbardziej zasłużone. Za chwilę wszystko będzie mogło się rozpocząć. Zajęcia prowadzili wychowankowie i przyjaciele Haliny Machulskiej związani z Teatrem Ognisko. Okay. Chcesz miłosną? Może miłosną. Ja z dzieciakami robię zajęcia, elementarne zadania aktorskie z przedmiotem i to jest tak, ja się śmieję, że to jest troszeczkę taka magia, bo ożywiamy przedmioty, ożywiamy, nadajemy im sens, nadajemy im treść, pokazujemy kiedy, tak robimy jakby takie przełożenie, że przedmiot, świeczka, koszula, kubeczek to jest człowiek i co nadaje treść istnieniu tego przedmiotu, tak? Jeżeli świeczka, która się nie pali, nie jest jeszcze... Jeszcze nie ma tej swojej idei, tak? Nie jest prawdziwą świeczką. Czyli jeżeli porównamy ją do człowieka, nie jest prawdziwym człowiekiem. Jeżeli ją zapalimy, zaczyna być człowiekiem. Jeżeli ta świeczka swoim ogniem, swoim sensem istnienia zaczyna się dzielić z innymi świeczkami tym sensem, zaczyna nadawać sens. Grupa, która bierze udział w zajęciach, to młodzież przebywająca na co dzień w zamkniętych placówkach. Mają na swoim koncie różne czyny. Od wagarów, przez spożywanie alkoholu czy zażywanie narkotyków, kradzieże, nawet agresywne przestępstwa. Ale większość z nich to również dzieciaki, którym zawsze brakowało ciepła, miłości, także chleba. W ich domach nierzadko były przemoc i alkohol. Edukacja przez sztukę jest jedną z metod, która wspiera zmianę i odkrywanie potencjałów. Chęć przypieprzenia, to wszystko może czuć. Zajęcia warsztatowe prowadzone były w oparciu o różne środki wyrazu. Bartosz Mirecki użył aparatu. Może być śmiesznie, wiesz, jak zrobisz pozę, wiesz, modelki w stroju takim roboczym, nie? Może nic zrobić. Wiesz, to nawet nie zdajesz sprawy, jak fajnie wygląda, naprawdę. To są dzieciaki takie jak wszystkie inne. Jak się w jakiś sposób uda ich kręcić, no to widać, że chcą coś zrobić, że mają jakąś inwencję, że mają jakąś potrzebę i tak dalej. Ja nie widzę kompletnie żadnej różnicy między tak zwanymi normalnymi, a tymi, z którymi teraz pracujemy. Po skończonych warsztatach nadszedł czas na część oficjalną. Premiera na tak zwanych ściankach. Będę was wywoływał. Musicie stać i prężyć piersi jak Michał Milowicz, jak wielu innych artystów polskich scen. Zrozumiano?
Wszystkie grupy przygotowały pokazy sceniczne, dzięki którym można było zobaczyć, co udało się wypracować na warsztatach. Nam się komplikuje sytuacja trochę. Dam radę. To jest nasza wariacja na temat tekstu Edwarda Stachury. Pokocham ją siłą woli. Czasu było niewiele, ale efekty zaskoczyły wszystkich. Jesteśmy tylko my dwoje normalni na tym nienormalnym i chorym świecie. Grupa Agnieszki Durki, wielkie, wielkie brawa! Poznałam dzisiaj bardzo wielu młodych, wrażliwych ludzi, którzy okazuje się, najczęściej używają słowa nie mogę i nie umiem. Ponieważ nasze warsztaty polegały na tym, że uczyliśmy się przezwyciężać opory, lęki, wstyd przede wszystkim, potworny wstyd, przezwyciężać samych siebie. Niebieska wolność. Niebieska wolność. Tak. A coś się stało? Nic. Idź umyj ręce. A, no tak. Gdzie są wszyscy? Nie wiem. Zawołaj ich. Hej! Hej! Utrapienie z tymi urwisami. Yeah. Dziękuję pięknie. Jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Jeszcze raz. Sztuka w różnych formach i wymiarach otwiera drogę do zmian. Pozwala na wyrażenie siebie, swoich emocji, swoich pragnień. Hip-hop to jest to, co w sercu chowam. Prosty beat, synu, proste rytmy, proste słowa. Hip-hop to jest to, co w duszy chowam. Prosty beat, synu, proste rytmy, proste słowa. Hip-hop to jest to, co w sercu chowam. Prosty beat, synu, proste rytmy, proste słowa. Hip-hop to jest to, co w duszy chowam. Słowa i rytm, mowa i beat, to sprawia, że od razu ziomek chce mi się żyć. Muzyka to jest to, co w duszy mojej gra. Muzyka jest dobra na wszystko, tak. Muzyka jest cudem, ucieszy, wzruszy, nie dać się nudzić. Ona rajem duszy maluje uczucia i w nas zapobudzi, życiu sens nadaje, uszlachetnia wszystkich ludzi. Gdyby mi zabrano tlen, nie potrafiłbym oddychać, równie ciężko by się żyło. Gdyby zniknęła muzyka, ona dla mnie jest jak woda, bez niej nie da się żyć. Więc zażywa jej codziennie, być człowiekiem lepszym być. Gdy z rana nie zapuszczę sobie żadnej dobrej nuty, to potem łapię ciągle chory jazdy oraz smuty. Muzyka mi pomaga i wyciąga mnie z frustracji. Z nią poradzę sobie w każdej sytuacji. Gdy siedzę sam w pokoju i widzę w okien kraty, do głowy mi przychodzą różne słowa i tematy. Robię szkic utworów, piszę też piosenki. Ciągle bym umyślę, groszę, nie bez tyle dźwięki.